Niepokojące wiadomości na temat planowanych miejskich inwestycji przekazał nam w programie Pytania do Prezydenta Łukasz Brzątkowski. Przetarg w sprawie renowacji zabytkowego wiatraka został unieważniony. Podobnie jak ponowiony przetarg na budowę tężni solankowej. Powodem brak ofert. Prezydent powiedział również, że ze względu na zbyt niskie oszacowanie kosztów w tym roku nie będzie przebudowy parkingu przy ulicy Saperskiej w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 11. Jeszcze kilka tygodni temu władze Tczewa informowały, że jest szansa na odrestaurowanie zabytkowego wiatraka holenderskiego, zakupionego w ubiegłym roku od prywatnego właściciela. Wpłynęła bowiem jedna oferta w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji oraz realizacji pierwszego etapu prac konserwatorskich obiektu i jego otoczenia. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie rządowe w wysokości 1 200 000 zł. Do przetargu przystąpiła firma Modern House Józef Stasiak z Małopolski. Realizację zadania oszacowała na kwotę 1 350 000 zł. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 1,5 miliona, więc warunek finansowy nie był przeszkodą, żeby podpisać umowę. Do tego jednak nie doszło, o czym powiedział w programie Pytania do Prezydenta Łukasz Brzątkowski. Jeżeli jest mowa o wiatraku, tutaj troszeczkę komplikuje sytuację nam fakt, że to jest unikatowy budynek. To jest zabytek, to jest wiatrak i tutaj siłą rzeczy liczba nawet samych wykonawców jest mocno ograniczona. Za pierwszym razem przetarg się nie udał, bo się nikt nie zgłosił. Za drugim razem chodziło tutaj o termin wykonania tych prac. No teraz ten przetarg jest ogłoszony, 23 maja będzie rozstrzygnięcie. Mam nadzieję szczęśliwe, bo są osoby zainteresowane, firmy zainteresowane i z racji tego właśnie zabytkowego budynku i drewnianej konstrukcji tutaj są właśnie te kłopoty, które przedstawiłem, ale liczę na to, że się uda to wykonać, tym bardziej, że te 510 dni na wykonanie wszystkich prac to nie jest wcale tak mało. Wydaje mi się, że firmy, które już były zainteresowane przetargiem... Ale dodajmy, że bardzo ważną częścią tego przetargu to jest w ogóle realizacja przygotowania dokumentacji. Tak. W tym pozwoleń na budowę, w tym konieczność pozwoleń wszelkich konserwatorskich, tak, więc to trochę musi trwać. Musi to trwać, natomiast ja tutaj jakby zawsze deklaruję wsparcie, tak przewiduję, coś czuję, że ja będę częstym gościem u pana konserwatora zabytków, żeby niektóre procedury przyspieszać. Pechowa jest inwestycja zgłoszona do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku. Tężnia solankowa miała być zbudowana na skwerze przy ulicy Żwirki na Suchostrzygach w ubiegłym roku. Procedura wydłużyła się jednak z powodu problemów wyłonienia wykonawcy projektu tego zadania. Kilka tygodni temu miasto ogłosiło przetarg na wykonanie tej inwestycji. Czy poznaliśmy ofertę w przetargu na budowę tężni solankowej? Jeszcze nie, niestety. Niestety, jeżeli mowa o tężni solankowej, i będziemy musieli to powtarzać, ten przetarg. Nie zgłosił się nikt? No nikt się jakby nie zgłosił, tutaj jest ten mały problem, natomiast szkoda, że jakby te wszystkie procedury niezbędne nie były przeprowadzone szybciej trochę w zeszłym roku. Mi się wydaje, żebyśmy nie mieli tych problemów, natomiast dla nas sytuacja jest taka, że to jest budżet obywatelski, więc skoro to jest budżet obywatelski ubiegłoroczny, powinien być ta inwestycja. I to oznacza, że to jest ta inwestycja, której z jednej strony my możemy jako władze miasta traktować jej priorytetowo, bo to jest taka inwestycja, którą chcą mieszkańcy, którzy wyrazili dużą wolę, żeby to powstało. No ale tutaj z tych przyczyn typowo braku na razie zainteresowania, no nie ma chętnych, ale my będziemy to ponawiać, bo właśnie dla nas to jest także priorytet wykonywanie tych inwestycji. Z budżetu obywatelskiego. W budżecie miasta na obecny rok planowana była przebudowa parkingu przy ulicy Saperskiej między gmachem sądu a wjazdem do szkoły podstawowej nr 11. Jest on w fatalnym stanie, a korzysta z niego wielu mieszkańców. Projekt zakłada wybudowanie tu 60 miejsc na nawierzchni z kostki betonowej. W programie padło pytanie, kiedy będzie ogłoszony przetarg na to zadanie. Czy są z tym jakieś tutaj problemy? Jest problem. Niestety jest problem. My wiemy, że ten parking jest bardzo potrzebny. Chodzi o to, że tam jest dosyć duże skupisko mieszkańców, jest szkoła, jest sąd i ten parking jest mimo w stanie, w jakim teraz jest. On jest mimo, że jest w fatalnym stanie, to jest używany i oczywiście. Bardzo dużo problemem są tutaj jakby fundusze. Z informacji, które posiadam, okazuje się, że zainteresowanie budową parkingu jest, natomiast zarezerwowana kwota była w wysokości 1 000 000 zł, a realizacja tej oferty pochłonęłaby 1,5 miliona zł. Więc na dzień dzisiejszy my niestety odkładamy ten parking troszeczkę na półkę, bo musimy zweryfikować w budżecie miejskim możliwość zwiększenia tej kwoty, bo to jest przekroczenie budżetu o 50%, więc to jest już bardzo mocne przekroczenie budżetu.